Dawaj, dawaj!
Tak, ale też tak masz? Dużo masz tak, że w sobotę trzeba wyjść? Żeby rozmawiać z kimś mojego wzrostu. On tam chwilę tak podszedł, że na darmo rozumiem. Dobrze, 32 sekundy, ma być po 2:40, 6:40. Tą, bo ja nie wiem, to da się wyrwać.
kibica, najlepszego kibica. Oh.
Ale vi porto.
Miękka mięsanka teraz. Zakładamy. Miło bardzo było mi kota, to na dawno was nie widziałem. Udaję, że biegam. Albo udaję, że biegam. Thank you.
sędziowie zorientowali się, że już ukończyli dystans 50 km na polu ogólnym. Jeszcze musiał grać tą pętlę iść, która oczywiście już była dystansem wydłużonym. Sędziowie, którzy stoją na trasie, mają tabliczki. Jedna tabliczka ze szlaczkiem, druga z takim łamaną linią, jedna po ostrzeżenie za bieganie ten szlaczek, a łamana, czyli za brak kontaktu z podłożem, widoczne gołym okiem, jak mówią przepisy, brak widocznym okiem kontaktu z podłożem powoduje, że sędzia może to bardzo podróżnik ostrzeżenie. Druga tabliczka to brak wyprostu mogli być ostrzeżenie. Ola Wrynkiewicz przekracza zieloną bramę. Brązowy medalista mistrzostw Polski juniorów 2020 roku na wodzie na 20 km. Dawid Tomala, niecała minuta straty do Rafała, do Artura Brzegowskiego. Dawid Tomala, przypomnę, mistrz olimpijski i mistrz Polski tegoroczny w wodzie na 20 km. Dawid ma także tytuł młodzieżowego mistrza Europy z roku 2011 i wielokrotnie mistrz Polski, reprezentant klubu AZS Politechniki Opolskiej. Dzisiejszy jubilat, obchodzący 38. urodziny, Rafał Augustyn przekroczył zieloną bramę. Przypomnę, czterokrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich. Wielokrotny mistrz Polski w wodzie na 50 km. Ten tytuł wywalczył 7-krotnie.
zaczęło pojechać od drużyny. Czyli teraz musiała być tutaj 30 i 10 okrążeń, bo 10 okrążeń. Niestety nie udało się dzisiejszej organizacji otrzymał właśnie kolejne ostrzeżenie, czerwona tabliczka, oznacza zawodów już miał wcześniej. Kilka ostrzeżeń, czwarte prawdopodobnie, a to już jest na piąte ostrzeżenie. Mamy też naprawdę penalty za oczy, to państwo te kar. Te zawodnicy już tam przebywać po trzech czerwonych kartach. Kolejne to będzie dyskwalifikacja. Przede wszystkim w tym przypadku chodzi o brak kontaktu z podłożą. W wodzie sportowej zawodnicy muszą utrzymywać kontakt co najmniej jednej stopy z podłożem. Dwa najbardziej charakterystyczne akcenty tego chodu sportowego to wykros nogi wykrocznej, która od momentu postawienia noga wykrocznej, noga wykroczna do momentu pionizacji musi pozostać wyprostowana. I druga kwestia to brak kontaktu z podłożem co najmniej jednej stopy, widoczny gołym okiem, czujnym okiem sędziego chodu. Pierwszych kilometrów nawadniać organizm, aby nie odczuwać pragnienia. Jak wiedzą doświadczeni zawodnicy, jeżeli czujemy pragnienie, to już jest prawdopodobnie za późno na nawadnianie. To jest około 2% utraty masy ciała, około 2 litrów wody należy spożywać. W stanie się prawdopodobnie ponad 3 litry wody. Uwaga, uwaga!
I zakoników i wody muszą spojrzeć, aby uzupełnić bilans wodny. Są zawody. Tutaj proszę przyjść. Dokładnie. Mówię, ani pana zawodnik nie przyszedł, by się panu też coś nie stało i zawodnikowi. Katarzyna Ziebło. Wielokrotnie medalistka w wszystkich kategoriach wieku już od kategorii U16 wygrywała wszystko w Polsce i to trwa do dzisiaj. Cały czas niepokonana najważniejsza impreza w kraju. Dawidowi pozostaje jeszcze 9 aplauzów. Na tablicy 8, tak? Ok. Tablica. Ok, no tylko tablicy wyświetla się. Już teraz wyświetliło się 8, ok. I w momencie przekroczenia tablicy, która się zmieni. Już teraz wiemy. Już teraz wiemy, że jak zawodnik się zbliża do mety, to jeszcze jedna cyferka wyżej jest, a więc po przekroczeniu linii mety aktualizuje się ilość okrążeń, która pozostaje zawodnikowi do końca. Przed nami właśnie przespacerował Krzysztof Czerski. I zaraz zobaczymy, ile przy jego nazwisku pojawi się okrążeń. Czerski, 11 okrążeń do końca. Rafał Augustyn, 8 okrążeń, tak do tego nie pozostaje. Zawodnicy Republiki Czeskiej, Lukas Zgula i Wladacz już niestety weszli z trasy, jeden z nich otrzymał karę, przebywał penalty zone i już nie podjął dalszego wysiłku, prawdopodobnie jakieś cele szkoleniowe, które im założyły, nie zostały zrealizowane i zawodnicy nie kontynuują już udziału w zawodach. I prowadzący Artur Brzozowski. Zobaczymy, jaka będzie różnica.
Gorzowski, przekracza linię mety. 26:47:26, zaczyna to jest strata Dawida. Około minuty i 15 sekund Dawid traci do Artura Gorzowskiego. Ja mam tu proszę.
Thank you.
Sędzia. Rafał Korzyszczy, traci do prowadzącego około 2,5 minut. Ale ja tu wiem, że płacę, nic nie ma. Rafał, dawaj, dawaj! Zaraz upodam, bo 6,7, powal! Sześć okrążeń, dawaj, dawaj, dawaj! Kolejny zawodnik, pytanie o końcu dzisiejszej organizacji. Mateusz Nowak. Numerem 11. A ostatnio czytała już dzisiaj. Nie zobaczymy go na czas. Jak boli ta? I Artur Brzozowski, pozostanie mu dużo krężeń do końca. Dawaj, Kosa! Wszystka, która ma na chwilę, to spowoduje się na Micza, ale pojawia się to kilka krążeń do ukończenia dystansu 35 km. Tak już mamy aktualizację na tablicy. Prowadzący Artur Brzozowski.
Zobaczymy, jaka będzie strata Dawida. Zbliża się Dawid Tomala. Właśnie zielony ubrany. Około minuta 32 sekund straty do Artura. Dawidowi pozostanie jeszcze 5 okrążeń do ukończenia dystansu. Strata do prowadzącego około 2 minuty 30 sekund. Pomogło? Proszę. Pomogło? Thank you.
Rafał, zemra, nie do... Całkowanie tylko dzisiaj, nie? Tak, ciebie co tam? Jest to znane na kolana, całkowanie. Za to już nas zaciekowali, żeby to się zaciekowuje. Tak, kurczę. Coś może być. Tak samo jak na dziękę i... Tak? A, dobrze. Zależy jak trafimy, nie? Do tyle się. Widzimy się za miesiąc. Lepsze w kolejnościach. To jest ludzkie. To jest blisko ciebie. Blisko ciebie. Przestało jest blisko. Nie, czy się. No ja. Na mapie ja tak w ogóle tak długo. No to zły, także do Poznania nie jest czasem. Ale gdzieś tam. No, to był za na drodze. Dobrze. Fajnie, że będzie. Dajcie znać jeszcze, nie? Oscyluje cały czas w granicach 1 minuty 30 sekund. Dawaj, około 3 minut straty Rafała Augustyna do prowadzącego. Ciągle na prowadzeniu pozostaje mu już tylko
po nawrocie 3 okrążenia na końcu. Zmniejsza się przewaga. Wyraźnie Dawid przyspieszył. Już minuta 15, teraz 20. Już odrobił Dawid. Około 10 sekund, 12 sekund odrobił na tym okrążeniu. Thank you.
Agnieszka Elbart. 6 okrążek zostanie zawodnicy do ukończenia dystansu. Ola Brynkiewicz, najmłodszy ze stawki uczestników, 20-latek klubu sportowego Legia Gdańsk. Ola jest brązowy medalistą Mistrzostw Polski Juniorów 2020 roku na dystansie 20 km. W czwartym miejscu Rafał Sikora i prowadząca Katarzyna Zdziebura. I niecałe 3 minuty straty Rafała Augustyna. Trzy okrążenia, Rafał. Oddałem go składować, się teraz 4. Dawaj, dawaj! Minuta 20 to strata Dawida do prowadzącego Artura Brzozowskiego. Dawaj,
Przeruje w drugą stronę, mija się właśnie stawadzący. Artur Brzozowski, dwa okrążenia do końca, 2 godziny, 22, 10. Dawid, 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 Daw
Kolejne 3 sekundy. Dawid odrabia do prowadzącego Artura Zdrowskiego. Prowadzący Artur Kozowski wybituje się rekordem życiowym 2 godziny 47 minut 3 sekundy. Ten rezultat uzyskał w tym roku 5 marca w stolicy Omanu na Muszkacie zawodnik stanowej woli. Po raz pierwszy ukończył dystans 35 km. Prawdopodobnie dzisiaj będzie rekord życiowy. Katarzyna Zdziewicz, lider klasowego rodzenia. Katarzyna Zdziewicz, 4,5 km do mety. Już widzimy lidera. Na prostej, około 80 metrów do zielonej bramy. Ostatnia ma być 6:40. Ostatnie wdrożenie, tak patrzę. Komisja sędziowska, panowie z domtery. Ale może jeszcze. Panujące i uwaga. No i słyszeliśmy dzwonek, lider dzisiejszej przewodniczący Artur Zdrowski rozpoczyna ostatnie 1,5 km. Tak, on tak, był tam przy od razu był tak. 17. No. Chciałem powiedzieć, że to był drugi polski ten, ale jakby nie patrzeć, to pierwszy. Ja to trzeba, trzeba zmienić warunki ekspozycji. A teraz mi dobrze zebrał. Już widzimy Dawida Tomana. Teraz mistrz olimpijski z Tokio. Ona się robi na razie na drugiej pozycji. Pozostanie za chwilę Dawidowi również ostatnie okrążenie. Usłyszymy prawdopodobnie dzwonek komisji sędziowskiej, a więc 1,5 km pozostanie Dawidowi do ukończenia chodu na dystansie 35 km. Reprezentant klubu sportowego Kału, aby to jest konkretnie puszczył, właśnie usłyszał dzwonek, ukończone 1,5 km w wykonaniu Dawida. Ja już raz kiedyś przekazałem do jakiegoś, ja cały ten snów z różnych takich jest snów, taki jest załogowy, może by to wiesz. To jest to wiesz, to 16 lat chłopaki, wiesz, to ale to chciałem jakieś mocy, nie wiem. Nie, nie. Jak wszystko, to kiedyś do jakiegoś domu dziecka odprawił taki wiesz, to 60 tych snów jest na cały węzeł. Wychodzić szkoda. Ale można powiedzieć coś mądrego, to się wygrywa. Tak będziemy robić metę z tą? Tak, chyba tak. Co prawda jest trochę do dupy, bo tam jest dużo kwiatów. Ale to jakoś się kompensuje. Widzę po zmierzchu, że idzie wytrzymać. No.
Już mój Robert tam stoi, już tak działa. Tak, wielu funkcji. Dali do moich zdjęć. Ja muszę mi się wpadnie. To ja ci mogę go odstawić. Nie. Przegoń go z tym statywem. To jest moje ostatnie okrążenie, prawdopodobnie EG. Postaraj się pójść po 10 minut na siebie. Wielokrotnie niż polski czeski, także z Rio i w Pekinie. Aha, bo to też jest ten. 37 lat. Staliśmy na froskominę, kamery polskie. W zakończonych zawodach, blisko godziny 12. Zapraszam Państwa tam bliżej mamy, gdzie są tam już flagi. Pójdziemy na tą stronę, czy będziemy stać na oczy? Rady się są, tak, na czym. Tam ci ludzie są, zaraz zobaczymy. To jest, tak. Nagrody mistrzów Polski. W pierwszych Pezla mistrzostwa Polski w chodzie sportowym na 35 km. A ty jesteś do końca? Tak. Ja muszę bratu zrobić zdjęcie. Brat ma dzisiaj urodziny. I czekamy, to już znak, że brawo, brawo, brawo. Tak. Co pan po sobie? Pierwsze przyznanie szansa Polski w chodzie sportowej na 35 km, które możliwe do zorganizowania. Wyłącznie dlatego, że mamy zastrzyk sponsorów miasto Opole i prezydent Arkadiusz Wiśniewski, miasto Szotowskiego, Województwa Polskiego. Sponsorów mi się nawet jest z koli ze wstydu, nagroda główna, 1800 zł. Pan Damian Kapkowski, a może już jest pan Damian Kapkowski, jeżeli jest to pan Damian, tak, może nie stał. Tyle można wiesz w gminnych zawodach skata przy domowym pijesku. Witać oficjalnie i firma RAGE, organizatorzy do Politechniki Opolska, Polski Związek Lekki Atletyki, Stowarzyszenie Biegu Polski, nasi partnerzy to Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Lekkoatletyka Nagrodego. Brawani, 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 mamy tutaj jednego zawodnika pod naszą bramą. My mamy w naszym konkursie Agnieszka Jaza i Katarzyna Dziegło mijają zieloną bramę. Wielokrotnie mistrzyni Polski Katarzynie Dziegło pozostaje jeszcze dwa okrążenia. Cztery. Artur Brzozowski rewanżuje się na widoki Kamali za porażkę na mistrzostwa Polski w chodzie na 20 km w miesiąc temu w Sulejówku. Tym razem szybszy Artur Brzozowski. 26-21. Polski nowy wynik. Na taką grupę nie pozwalało 11 minut. Mamy mistrza Polski. Jeszcze są klubie. No, mistrza Polski w klubie, moim tak, w moim klubie. Przepraszam, łapisz oddech parę słów. No, kibiców. Uwaga, 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 prosimy o wadę, dajemy Dawida Kamale dzisiaj zdobędzie tytuł
oczywiście jeszcze nieoficjalnie, bo to przyznają mu dopiero sędziowie. Dawid Komala, reprezentant klubu uczelnianego Akademii Fizyki Opolskiej. Wielkie brawa, tutaj jeszcze dzisiaj rozdziel 35 km od odbiór Dawida Akademisa. Brawa, 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 się należą, Artur Wodowski już jest, już czeka. Brawo, brawo Artur, brawo Dawid. Tutaj uściski. A Opole po raz pierwszy w historii może zobaczyć. Oj, jak to dobrze mieć dobre mikrofony. Proszę bardzo, teraz macie okazję zobaczyć. Zobaczyć z bliska, zrobić zdjęcia. Mistrz, wicemistrz Polski w chodzie sportowym na 35 km. Ale sędziowie wszyscy po kolei, bardzo proszę, patrzę. Musimy zejść, bo trasa. Brawo panowie, brawo. Jeszcze nie, tak, ale tutaj zeglądamy, patrzymy. Nie uciekajcie od razu. Arturze, mogę prosić teraz parę słów. Mogę? A jest woda. Artur Wodowski. Arturze, wielkie gratulacje. Tak, widzę, odsłoniamy, może w boku staniemy. Wielkie gratulacje. I jak ci się podoba, to było na wyświetleń. Bo pierwsze wrażenie z pracy i z tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Chodziłeś po trasach całego świata, a jak się czujesz w hotelu? Jeszcze, no to bardzo dobra odpowiedź, ale wszyscy myśleli, że było łatwo i przyjemnie. Uważajcie. Uwaga, uwaga. Ale do mety zbliża się kolejny medalista. Rafał Rusy. Maszeruje jako brązowy medalista z Polski. Pierwszy Pezla na czasach Polski. Panie Robercie, mogę walczyć w sekundach. Zwycięzca Mistrz Polski mówi, że nam się wydawało, że to ładnie lub przyjemnie, że przecież w cieniu, ale jednak nie do końca tak było. Proszę Państwa, bo my mamy dla Państwa niespodziankę, bo to Państwo dzisiaj będziecie mogli również, uwaga, uwaga kibice, będziecie mogli na tej trasie również przejść z mistrzem Robertem Korzeniowskim. Uwaga, uwaga, pozwolę się jeszcze chodzą. Brawo, brawo, brawo! Cały czas jeszcze walczymy na Mistrzostwa Polski, ale dzisiaj będzie okazja. Robert Korzeniowski z pewnością powiedzieć, że już ubrany, przygotowany profesjonalnie jakoś fizur. Będziecie Państwo mogli przejść razem z Robertem Korzeniowskim. Także przygotujcie się, bo po zakończonym biegu będzie okazja, aby przespacerować się z Robertem Korzeniowskim. Bardzo proszę uważać, bo cały czas zawodnicy jeszcze chodzą. Bardzo proszę uważać, uważajcie Państwo proszę. Ale jaki miałeś czas? Albo pięć. Nie, bo to są takie pierwsze czasy, ja w ogóle nie mam odniesienia, nie? Proszę Państwa, to jeżeli żebyście Państwo wszyscy indywidualnie nie pytali Dawida Tomani, jak się podobało, to za chwilkę w imieniu Państwa zapytam. Dawid, Opolu nie jesteś pierwszy raz, bo podobno że jesteś już opolanienem. Tylko jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą. Jak ci się podobała praca? Nie, Zrobisz nam dzisiaj?
Do zobaczenia. Ja nie wiem, czy w ogóle wam się na tyle nie spodoba, że będziecie trochę chcieli przyjeżdżać do pola. Czy to była trudna wymaga linii, że nie ma duszy, ale to było to najpiękniejsze. Jest tutaj u nas czynnik Wydziału Sportu, czyli propozycja do dyrektora ZOO, abyśmy część ZOO przebudowali, żeby ten zadrób był lepszy, żeby nam się lepiej zadawał. Jakie się plany do naszego dnia? Mogę się złożyć. Tak, ja gdzieś skąd te mordy odnosić? Dlaczego zwróciłem uwagę na ciebie? Stałeś tam gdzieś przy końcu, nie? Tak. Widziałem, nie? Ja
Bardzo męczące, wiesz? Siema, patrz. Wujek Andrzej jest. Chcesz widzieć? A czekaj, tu piątka. Elegancko, piątka.
Poznajesz młodego gwardzistę? To nie, że poznaję, że patrzę miałem. Przywitaj się elegancko. Cześć. No, jest potrzebna. Jest siła, jest siła. Jest siła, jest. Siła, jest siła. Dzisiaj tata już też tak będziesz się siłował, że tak powiem? Dzisiaj na pewno i to nie raz. Ostatnio młody poszedł na pewno za wszystko. Idziemy? Dobra, idziemy. Dobra. Do zobaczenia wieczorkiem. Dobra. Witam czemu? Co u ciebie? Jakoś leci powolutku. Jak zawsze, elegancko. Nie, tylko wiesz, czasu taki dzień też mi się czasami przyda, żeby ten. Idę się przywitać jeszcze raz. Idę się przywitać, bo ja tak w zasadzie to nawet tu nie powinien być, bo miałem tylko zrobić, wiesz, start, że tak powiem, coś z trasy. Ale tak jakoś chwilę jeszcze czasu ja myślałem, kurde, ta Madzia Wilga mi podrzuciła, mówi, kurde, że jeszcze trzy okrągłe, mówię, ja tak tu podjadę, wiesz, to przynajmniej mam ich na mecie, jak połapam. No. Zawsze to będzie ładnie wyglądało, nie? Okay. Tak myślę, że jakaś galeryjka. Jasne, jak najbardziej. Może nie wiem, czy rozdanie medali, bo to kurde, dopóki oni wszyscy dojdą, bo tam co niektórzy to chyba w połowie jeszcze są. Ale no tak, najważniejsze, że już jest wiesz jak wylą ten. A ten nasz to mala na drugim. Na drugim? Na drugim, Rzeszowski. No dobrze, chyba na całe okrążenie. Minuta 10 chyba straty. Czekaj, zapytam się, tak Sybiu? Pozdrów. Tak. No gdzie są, no bo... A co się stało? Jak co? Jak na sali, a na sali nie byłem. Wysadziłem je i... No, na razie, pa. Wszystko było fajnie, gdyby nie to, że ktoś by tak trochę frekwencja, że tak... No, ale to tak jest, można było się wymyśleć. Taka to jest konkurencja. No, to masz dwie kobiety. Kurde, wiesz, że z Magdy wygrywałem, ja mówię, kurde, trzeba było ubrać Adasię, byś przeszła byle jak i byś miał trzecie miejsce na Mistrzostwa Polski, nie? Korzeniowski stoi, to jest prawda. A ty się szykuj, bo 9-15 lipca Mistrzostwa Świata katamaranów. 9-15. Jesteśmy chyba na miejscu. No to dobrze, będę ci dawał znać. Dobra. No to wiesz, wszystko zależy jeszcze jak wiatr będzie i tak dalej, nie? Będzie dobrze. Zapowiadają, że będzie fajnie. No. Poczekaj, bo my stanęliśmy, chyba zasłaniamy ten. Jak oni się porozchodzili, to już nie ma tego takiego fajnego, że tak powiem. Mamy kolejnego zawodnika, który zbliża się do mety. Reprezentant klubu sportowego Ultra Team Łódź. Ben Halilamacher. Piąty zawodnik, który kończy dzisiejszą rywalizację na dystansie 35 km. Akurat ty się znasz, to tak wierzę, że tak powiem. A kiedy będzie to zrobić? Wiesz co, to jeszcze mają pół godziny, maszerują ostatni, nie? A pewnie. Zapraszam, jeszcze trzy zawodników. Co
tego. Nie dosnął. Ale pomyślcie, że w ogóle, że nie chodzi o zacinienie prac i tak dalej. Bo mamy wszystkie światła, jakie są tylko możliwe, jak ustawiasz gościa, wiesz, na jedno, zaczyna się takie słońce wychodzić. Chyba, że w słońcu. Znaczy dla nich to jest lepiej pod słońce. Tak, bo oni się nie palą. Tak naprawdę oni, jedyne miejsce, gdzie oni są w takim słońcu, to jest rąbę. Tak, na samym końcu. Ale tak, faktycznie pod względem zawodników, to jest na świat, ale i tak ten dom, no właśnie, to też go mam właśnie. Kurde, bo to się nie znam. No. Dawaj, dawaj, dawaj! Koniec go! Koniec go nikam teraz! Dawaj, Michał! I w tym momencie jest w stanie się wygonić bardziej do przodu i robić dłuższy ten krok. Ja właśnie... się gdzieś tam zastanawiałem się. Czy to mi ten jeden z tych magików powiedział? Nie, bo to przedstawia, nie? To jest taki piany rower i tak... Nie, magon. Kiedy ktoś to przed dziadka po prostu. No i to fajnie. Troszeczkę w inny sposób, dlatego że może w tym momencie wyciągnięty krok, nie? Tak, mówi 85 cm, by się nagryptał jak głupi. Normalnie jak się liczy, jest wzór na wygodne schody, 2,5 sekund, 60-65 cm, to jest normalnie. Jak skończył? No. 60-65. A 85 na to już jestem tak wydłużony. No to jak ja na przykład, wiesz, gdzieś tam w zimie sobie spaceruję, tak żeby gdzieś pobałek i tak dalej. To pewnie wychodzi gdzieś tam, wiesz, po 85-90 cm. Ja będę miał moje to też tempo. Jest fajne. Dobry, to w sumie też tam pójdzie. No jest. Chodź tutaj. Robert. Przedstawię. Nie uciekam. Dobra. Zawodnikom mam po fali. O, to tak historia. Może z samochodem cię gdzieś podrzucić? Nie, nie, on tylko na nogach. Jednorazowe.
Thank you.
Tam przypominam zawodniczkom, zawodnikom, aby oddawać chipy. Tu dziś się pobierali w namiocie Biegu Polski. Tu bardzo prosimy, aby chipy oddawać. Panie Miku, halo, panie Miku, bardzo panie słychać, bardzo proszę o wyłączenie mikrofonu. Ale pan Mirosław Śniguski, pan Mirosław Śniguski, proszę o wyłączenie mikrofonu. Przypominam zawodniczkom, zawodnikom, aby w miejscu, gdzie odbieraliście chipy, wrócić może z powrotem. Dawaj, ja to dawaj! Tak, jeszcze raz, zaproszę, żeby chcę jeszcze pół ułożenia dalej. Co wy to robicie, Robert? Zachowujcie. Rozgrzewamy się. Zachowuję, zachowuję. Byle ja, to my się zachowujemy. Thank you.
A na horyzoncie już teraz szybszym finiszowym, można powiedzieć, krokiem zbliża się do nas Agnieszka Endar. Przypominam zawodniczkom, zawodnikom, aby w miejscu, gdzie odbieraliście chipy, tam chipy z powrotem wrócić. Agnieszka Endar. Mistrzyni Polski 2018, mistrzyni Polski 2019 na 50 km. Uczestnictwo mistrzostwa Europy w Berlinie. Teraz 11-2. Tytuł wicemistrzyni mistrzyni Polski. Chodzi o 39 km. Dziękuję wam. A jeszcze jedna. Pytacie mnie Państwo, czy będziecie mogli dzisiaj również, bo widzicie, że Robert Korzeniowski przebrany w strój sportowy. Tak, po trasie, naszej mistrzów Polski będzie można dzisiaj z Robertem Korzeniowskim i nie tylko z Robertem Korzeniowskim przespacerować się, zrobić pętlę. Pani Kasia specjalnie przyjechała w Szydłowa, aby przespacerować się i zaliczyć mistrzostwa Polski, jakby nie było, tak? Chodzi może nie na 35 km, ale na pewno na 500 metrów. I zaraz jak tylko zakończą się zawody, do takiego marszu Państwa przy, a potem spotkamy się już nad statkiem na momencie dekoracji pierwszych prezentów Polski w chodzie sportowym.
na 35 km. Dystansy. A żegnamy i wracamy do końca to pada. Obecnie trzeba
Szkoły Polskiej Gminy Wielkiego Wypala i większość wyrażona na gościni. Brawo, brawo, brawo. Czekamy oczywiście do samego końca. Jeden zawodnik został. Słuchaj, Grzesiu, pamiętasz wczoraj wizytę na Partyzantki? No to to jest, to była synowa tego... Komentuję. Nie wiem, no, no. Nie, nie wiem. Tak, bo pisze do mnie razem z tym synem swoim, wiesz? I zauważyłem, że wczoraj moją synową brakowała. Ja na początku nie zatrzymałem, bo to faktycznie wczoraj nie zatrzymałem. Tak, już mówię, że po tej prostu wczoraj nawet jadłam to, że... Tak, że mówi, że już no, a się śmieje, mówi, że ten, chyba te drugie synowe to mówi, bo ja to się pojedzie mi do drugiej synowe to za nami. Aha. No, ale fajnie, wiesz, podszedł, takie miłe to było, podszedł, podziękował, fajnie, no, że żona się lepiej czuje, to też dobrze. No, no, miłe tak jest. No, no. Tak, tak. Ja
nie miałem żadnego wniosku, tylko takie dostrzeżenie. Jeszcze kawałek! Kanapie, nie? No właśnie. Gdzie one są? Już zbliża się do punktu. Ola Wójtkiewicz. Dziękuję za to, że to jest.
Nie, ale to jest w ogóle głupota. Tak, bo robimy to wszystko zostawiane. Idziemy tak bardzo ładnie, ustawiamy się. Grzegorz Tomala, no tato, zobaczymy, sprawdzimy, jeszcze chwilę. Mama Dawida idzie, halo mama Dawida. Halo mama. Chodź mama, chodź. Bo wam się wydaje, że Dawid Tomala ma tylko tatę, tak? Głównie mama, a brat też idzie? Proszę bardzo, kto jeszcze idzie? Nie będzie więcej okazji. I za darmo, bo normalnie wpisowe było 300 zł, a teraz idziecie za darmo. Proszę bardzo, panie prezydencie, zapraszamy. Proszę bardzo, Rafał Augustyn. Tak, Kasia, zapraszamy wszystkich, fajna sprawa. Wspólnie przejdziecie razem, tak, z mistrzami. To się nam więcej może nie powtórzyć, bo nie wiadomo, kiedy znów mistrzostwa Polski w wschodzie sportowym odbędą się tutaj w Opolu. Więc zapraszamy. Ja bym poszedł, ale ja nie mogę już. Ja nie mogę, ale zasięg jest krótki. Ja to wszystko będę obserwował i będę Państwu dogadywał i dokuczał. Bo ja się już teraz nauczyłem, jak wygląda chód sportowy. Uwaga, proszę bardzo, zabrajcie może przed mikrofon. Czyli trener mistrzyni Polski. Trener mistrzyni Polski. Trener mistrz olimpijskiego. Chodźcie tutaj, chodźcie. Rafał Augustyn. Ostatni start. O, jest Rafał. To był ostatni start mój? Czy to Polski? A, słuchajcie, 100 lat dla Rafała. Rafał ma się urodziny, dobra? Dziesięć,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! No szczęśliwi! Ej, macie szczęście, że sędziów nie ma na trasie, bo byłoby parę wykluczeń. Dawid Tomala kolano, Dawid, twoje kolano! No wiedziałem, w Tokio mu tego tomu przełatego darowali. Ja nie darowałem. Ja nie darowałem. Gdzie jest ta czerwona? Gdzie jest, panie sędzio, gdzie jest ta czerwona tabliczka? No bo się pociągnęły te wykluczenia, w razie czego zobaczymy, czy będą wykluczenia, a jeszcze tych żółtych mi zabrakło jeszcze, tych żółtych, ale nie powtórzę tego, czego nie robi ten z kontaktem z asfaltem. O, mamy w razie czego. I Opole zapisuje nową historię na swoich kartach. Wspólny bieg z uczestnikami, tak jak powiedział Robert Korzeniowski, aby rozchodzić. On też musiał rozchodzić jeszcze Pekinie. Podobno po Pekinie dobrze nie rozchodził i potrzebował to zrobić właśnie dzisiaj tutaj w Opolu. A Państwu się podobał w Opolu impreza? Bo generalnie każdy lubi imprezować. Ale na Kopie też było dobrze, nie? Ale no, dobrze. Ja rozumiem, że Państwo nie poszliście, bo kolano boli. Patrzę tutaj profesor Janusz Zitka, kolano, wie, że kolano boli. I tak właśnie kolano boli. Wczoraj jeszcze maraton. 13 rozpoczął maraton. 42 km do 25 godzin. To dobry wynik, nie? Jak na maraton. Maraton był dobry. Za chwilkę wrócą i będę, jak tylko dostanę protokół, podpisany we właściwy sposób. Zapraszę wszystkich Państwa pod podium i tam będzie uroczystość wręczenia medali, pucharów i nagród w drodze finansowej. Najstarszym zawodnikiem, jakaś nagroda mogła być dla najstarszego, no to nie daje. No ale starszy, tu nie było takich starów. I mamy już kolejną informację. Cieszymy się, że tutaj panowie trenerzy czujnie informują nas, speakerów. Olaf Rynkiewicz, który ukończył dzisiaj dystans 35 km, ustanowił nowy rekord Polski w kategorii 23. Tego finału, bo mamy pierwszych zawodników. Nie ma dyskwalifikacji, nie ma,
Brawo, Dawid. Proszę bardzo. I Grzegorz, trzecie miejsce. Wygrasz tą pierdzinę? Jest! Jajajajajaj. Fotokomórka będzie musiała rozstrzygnąć. Jest i czwarty Krzysiek. Proszę bardzo, domino, piąty. I dziewczyny, dadzą radę czy nie dadzą? Dalej radę, brawo, 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 brawo! Brawo, brawo, brawo! Czekamy, 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 dlatego, że proszę bardzo, czekamy. Martwiłem się, że zginął mój prezydent. Jest Przemysław Zych. Kuźno, mistrz Polski, Artury Brzozowski. Trochę technicznie. O, panie prezydencie, żółta tabliczka za podbieganiem. Jedzi Katarzyna Nowarecka. Przegrała z Dariuszem Nowareckim. Pierwszy raz w życiu Katarzyna Nowarecka przegrywa z Dariuszem Nowareckim. Brawo, brawo, brawo. Piątka się należy. Jedzi piątka. Brawo, chodźcie, chodźcie, czekamy na was wszystkich. I piątka kolejna się należy. A panie to chyba specjalizują się w tym, w biegach. Biegaj bardzo ładnie, Dawid. Drugie ostrzeżenie. Brawo. Wspaniałek, brawo, brawo, brawo. Brawo, chodźcie, chodźcie. Janusz Szepitus zamyka stawkę. Normalnie Janusz by wygrał, ale jemu nie wypada. Nie wypada, bo polu wygrał. Proszę bardzo, Robert, może tu w bramie? Tu w bramie? To zapraszam wszystkich do brama, do bramy na zdjęcie rodzinne. Chodźcie do bramy, byłeś drugi. Grzegorz Tomala został zdyskwalifikowany na metr przed bramą i Tomek jest drugi. Chodźcie do taty Dawida. Grzegorz, przegrałeś ten jegra, zostałeś zdyskwalifikowany. Zapraszamy wszystkich do zdjęcia. Robert Korzeniowski powiedział, że to będzie zdjęcie rodzinne, to znaczy, że nas zaprasza na swoje urodziny, jeżeli dobrze zrozumiałem. Będzie dzisiaj, a to dzisiaj Rafał zaprasza na urodziny. No wiem, że w Opolu będzie ruch zamknięty. Tak. Tak, dzisiaj Rafał, Augustyn ma urodziny, także Rafał zaprasza. Ja bym prosił, żebyśmy jeszcze raz przećwiczyli gest chodziarza. Jak chodziarze chodzą? Pokażemy go, dobra. Ja dołączę tam do mojej żony, a następne wielkie chodzenie będą, będziemy mogli promować. Fajnie jest, nie? Dziękujemy, dziękujemy. Oddaję telefony. A tak, proszę, oczywiście dwie panie i pierwszą trójkę panów. Bardzo proszę o czujność, bo powolutku, proszę państwa, przenosimy się już pod labę. Tam jest podium i tam za chwilkę zapraszam również naszych gości. Zapraszam i tam będą za chwilkę zapraszał na moment dekoracji. Dzieci dostają medale, pięknie. I powolutku przenosimy się już pod samą labę. Tam nad jeziorem już państwo zobaczycie. Podium jest przygotowane. Możecie tam zrobić sobie jeszcze zdjęcia, bo są medale i puchary. I za chwilkę tam spotykamy się już na uroczystości wręczenia medali i pucharów.
Tutaj noszę, wiecie, że się podjeżdżą. Nie mam na nie. Mały kredyt na drodze. Dobra, bo dźwięku idzie z kamery. Tak. Jest ona na żywo. Thank you.
ale wypadł, ja wiem, ale promocja nie daje. I był od regulaminu, tak, ale nie ma. Ale on robi dobrą robotę regulaminową. Proszę Państwa, jesteśmy już przygotowani do dekoracji, do zakończenia naszych pierwszych, jakże ważnych, po raz pierwszy w historii chód sportowy na 35 km.
Bardzo proszę. Mogę panu prosić tutaj bliżej? Pana Krzysztofa też? Tutaj tak, bo chciałem państwa przedstawić. Tak, żeby wiedzieli, kto to jest. Proszę państwa, zanim dekoracja, Janusz Szczepizur. Janusz Szczepizur. Janusz. Proszę państwa, zanim poznamy bohaterów, tych, którzy dzisiaj tutaj piękną sportową walką pokazali, jak się walczy i jak wygląda chód sportowy, pozwólcie państwo, że przedstawię naszych gości, którzy będą dekorować najlepszych. Z lewej strony prorektor Politechniki Opolskiej, profesor Tomasz Boczar. Witamy panie profesorze. Wiceprezydent miasta Opola, pan Przemysław Zych. Pan Krzysztof Augustyn, przedstawiciel Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. I Janusz Szczepizur, prezes Opolskiego Związku Lekkiej Atletyki. Panowie, będziecie wręczać, a komu? Kto co dostanie? Zaczynamy od pań. Tutaj były dwie zawodniczki. Bardzo proszę, miejsce drugie zajęła zawodniczka WKS-u Flota Gdynia, Agnieszka Elwart. Zapraszamy Agnieszkę. Jest Agnieszka, zapraszamy Agnieszkę. Na dwójkę. Baczku, dziewczyny, podawajcie się. Brązowy, tak? I to jest chyba brązowa kobieta, tak? Miejsce drugie, czyli srebrny medal. Panie Krzysztof, jest srebrny medal. To miejsce drugie, dwie panie. Jest napisane kobiet, czy... Srebrny medal, ja bardzo proszę. Ja torebkę. A ja puchar. Janusz Czek. Proszę bardzo. Agnieszka Elwart, zawodniczka WKS-u Flota Gdynia. I czek ufundowany przez firmę Legend. A mistrzynią Polski w chodzie sportowym na 35 km zostaje Katarzyna Zdziebło, LKS Danielec. Brawo, brawo, brawo. Brawo Katarzyna. Czas Agnieszki 3 godziny 13 minut 39 sekund. A Katarzyna Zdziebło 2 godziny 49 minut 37 sekund. Nowy rekord Polski! I rekord Polski, tak, tutaj dużo mądrzejsi ode mnie opowiadają. Prosimy do zdjęcia. Można na podium! Na podium, śmiało na podium, wykorzystajcie to, panowie. Właśnie w takim celu mamy to podium, żeby się wszyscy zmieścili. Dziękuję bardzo. Kasiu, zostań chwilkę jeszcze. Zostań, tak, 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 tak. Bo ja z tobą nie przeprowadziłem wywiadu i koniecznie, Kasiu, chciałem cię spytać, a jak ci się podoba w Opolu? Oprócz tego, że zdobyłaś złoty medal. Pierwszy raz jestem, jeszcze nie zdążyłam pozwiedzać, ale tak wstępnie mogę powiedzieć, że mi się podoba. Kasiu, 3,5 godziny spędziłaś na wyspie Polko i nie zdążyłaś ją poznać? Wyspę Polko poznałam, bardzo fajna wyspa, ale jeszcze Starówki nie poznałam. I zostajesz w Opolu na dłużej? Zobaczymy. Zobaczymy. Panie prezydencie, jakaś działka budowlana albo domek taki do 2 milionów złotych. Pan prezydent. Miejsce 8. Olaf Ferenkiewicz, zawodnik Lechii Gdańsk. Miejsce 7. Krzysztof Czerski, zawodnik KS Ultra Team Łódź. Miejsce 6. Michał Baranowski, Unia Krubieszów. A miejsce 5. Zapraszam obok podium Maher Ben Klima, Ultra Team Łódź. Zapraszamy. Miejsce 3. I brązowy medal, który sobie po prostu wychodził w swoje urodziny. Rafał Augustyn, LKS Tarmielec, 2 godziny 39 minut 26 sekund.
To jest też moment, aby Państwu przypomniał, że sponsorem naszej imprezy jest Miasto Opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Lotto i firma Legend, organizatorzy to Politechnika Opolska, Stowarzyszenie Bieg Opolski, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Opolski Związek Lekkiej Atletyki, a partnerzy to Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Lekkoatletyka dla każdego. Miejsce drugie i medal srebrny odbierze Dawid Tomala! Ale też pokoczeniane Politechniki Opolskiej. 2 godziny 37 minut, 22 sekundy. I niedawno złoty medalista na 20 km, a dzisiaj srebrny medalista. Brawo, brawo, brawo. Mistrzem Polski w pierwszych PESLA Mistrzostwach Polski w chodzie sportowym na 35 km w Opolu został Artur Przewoski, KKS Polska Nowa Wola. Jego wynik 2:36:22. Gratulacje. I nagroda również rzeczowa od sponsorów. Bardzo prosimy, proszę podejść bliżej do zdjęcia. No cieszy się Artur. Bardzo, bardzo, bardzo. A ponieważ Artur łapał oddech, to za chwilkę z Arturem już na spokojnie porozmawiamy sobie na podium. Mamy zdjęcia, mamy pamiątki? Chodźcie do góry, tak, Artur prosi i Dawida, i Rafała. Od razu do nalania. Rafał sprawdzał, czy pełny, czy niepełny. Wszystko dobrze. Będzie dobrze. Wszyscy patrzymy. To jest historyczny moment. Brawo, brawo, brawo. Pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Artur zostaje. Artur, nie zabieraj jeszcze do rąk wszystkiego. Tak, zostań, dlatego że teraz możemy spokojnie porozmawiać. Arturze, zadam Ci jeszcze raz pytanie na temat trasy okoliczności, bo pewnie to był Twój chód, nie wiem który, pewnie nie liczysz, a może liczysz. Jak Ci się podobała trasa i okoliczności zawodów? No, trasa bojeczna w parku, tutaj jest bardzo fajnie, dzisiaj było zacienione, tylko po prostu troszeczkę wiatr mi przeszkadza w tym, żeby osiągnąć super wynik. Ale wygrałem, jestem pierwszym medalistą Mistrzostw Polski na 35, bo to jest nowy dystans, więc przychodzę do historii. Ponieważ my też się uczymy jako organizatorzy i wszyscy robiliśmy pierwszy raz tak duża impreza rangi Mistrzostw Polski, oceni nas i to, co widzisz tutaj dookoła, organizacyjnie. Super, będę tu przyjeżdżał za rok, jak zrobicie. No to się okaże, czy zrobimy. Artur Brzozowski, Mistrz Polski, gratulujemy, dziękujemy. Proszę Państwa, ja w imieniu kolegów, koleżanek, kolegów, którzy to widowisko przygotowali, pięknie dziękuję wszystkim pracownikom MOSIR-u, wszystkim zaangażowanym. Pięknie dziękujemy za organizację, za przygotowanie. My powolutko będziemy się zbierać, a oni, koledzy ze stadionu, będą musieli to wszystko jeszcze posprzątać. Dziękuję kolegom z Politechniki Opolskiej. A zapraszam jeszcze mistrzynię Polski do wspólnego zdjęcia. Jakbyś Kasia mogła zabrać oczywiście medal, to zapraszamy, żebyśmy mieli Was wszystkich tutaj razem. Państwu już pięknie dziękuję. Dziękuję uczniom ze Szkoły Polskich Olimpijczyków. Do widzenia, do zobaczenia na kolejnych wspaniałych imprezach sportowych.